światowa premiera 29. już drużyny tygodnia gry FIFA 21. Dzień dobry bardzo. Witam was bardzo serdecznie w składzie. Jak następuje, jak żywy Radosław Przybysz, TVP Sport. Jak żywy, patrzcie, nawet głową rusza. Jest i Koza Sport, prosto z Łodzi, spod swojego mikrofonu, żywcem wyjętego z jakiegoś studia nagraniowego. Nie wiem, kogo podprowadziłeś, Koza, ten mikrofon, ale... Profesjonalizacja. No, to prawda. Nie są początki YouTube'a. To prawda. Czy te wasze koszulki mają jakiś wymiar symbolu? Bardzo bym chciał was zapytać, Koza. Ta twoja mnie zawsze bardzo śmieszyła, bo ona trochę wygląda, przepraszam, że teraz to powiem, jak taka jak marmurowy nagrobek. Znaczy, jest to marmur inspirowany marmurem z Highbury, czyli w sumie z nagrobkiem ma to wiele wspólnego, bo to jest w zasadzie już taki cmentarz byłego wielkiego Arsenalu. Okay. I tak, ta koszulka będzie miała związek z jednym z zawodników, o którym dzisiaj opowiem, więc doskonale wszystko rozszyfrowałeś. Dobra, widziałem, że się Radziu żachnął, kiedy powiedziałem coś o tym marmurku i o tym nagrobku. Co oznacza ta Brazylia? Ta Brazylia, wyciągnąłem tę nieco przymałą, nieco spraną koszulkę, jeszcze na plecach mam Bebeto. Po pierwsze po to, by uhonorować oczywiście pana Neymara, Juniora, po jego bardzo dobrym występie, acz nieskutecznym wczoraj, a po drugie również po to, by nawiązać do jednego z moich zawodników, ale o tym za chwilę. Okej, okay. Jesteś jak Manuel Arboleda, zakładasz za małe koszulki Lecha Poznań, żeby po prostu wyeksponować to i owo. Dobra, panowie, zaczynamy, jest już po godzinie 19, mogę już teraz zaprezentować wam, jako się rzekło, 29. drużynę tygodnia. Start! A dzisiaj w składzie Jakob Janczer ze Szturmu Graz, Aleksandr Lacazette z Arsenalu, Haris Seferowicz, piłkarz Benfiki, Wabi Kazri, piłkarz Saint-Étienne, Adis Jachowicz z Göztepe, Christian Pulisic, Chelsea, Alain-Saint-Maximin, Newcastle United i dalej Kamada, Pogba, El Yunusi, Martin Kobylański z Eintrachtu Brunswick, Emiliano Buendia, Norwich, Gabriel Gudinho, Ever Panega, Leandro Paredes, Fabian Ruiz, Mark Bartra, Gabriel Paulista, Willi Orban, Gauthier Lloris z tych Llorisów, bo to młodszy brat Ugo, który broni w angielskiej Premier League, Gauthier Lloris sam z Auxerre, Adam Marusic, Guilherme z Lokomotivu Moskwa i drużynę uzupełnia Mike Maignan, bramkarz Lille. Siedmiu wspaniałych, pierwszego zaprezentuje nam tradycyjnie Radek. Strasznie dużo tych Francuzów, tych piłkarzy z Ligi Francuskiej. Mike Maignan, w życiu bym się nie podjął tutaj przy tobie, Tomku, wymawiać, dlatego ja postawiłem na tereny mi lepiej znane. Znowu Liga Angielska, znowu Championship, znowu drużyna Norwich, która tam króluje niepodzielnie. No i właśnie stąd moja koszulka. Kanarki są gdzieś mi ostatnio bliskie, bo przecież całkiem niedawno rozmawialiśmy o Temu Pukkim, czyli najlepszym strzelcu tej drużyny, a teraz dzisiaj ja mówię znowu dzień dobry, czyli Buendia, czyli Emiliano Buendia, najlepszy asystent drużyny Norwich. Słuchajcie, tylko w tym sezonie 12 goli już i 16 asyst. Tydzień temu w meczu z Huddersfield Norwich wygrało 7-0, a pan Buendia uzbierał hat-tricka asyst. Do trzech asyst dołożył jeszcze jedną bramkę. W tym sezonie wykreowane okazje w Championship spośród wszystkich piłkarzy. Uwaga, Emiliano Buendia 78. Następny w kolejności Max Arons, też swoją drogą piłkarz Norwich, 49. No, różnica jest dosyć spora. Co tu dużo mówić? Facet bardzo dobrze radził sobie w Premier League również. Zresztą tak samo jak Temu Pukki. Obaj w sumie kosztowali Norwich całe 1,5 miliona funtów. Nie najgorsze te transfery, nie najgorsze trafienia. No, on leczy trochę z gry Przemysława Pochetę, bo przecież w ostatnim meczu wygranym 1-0 w ten weekend właśnie Pocheta za niego wszedł. No ale Buendia to jest piłkarz absolutnie znakomity. Moim zdaniem, jak patrzę na tą kartę, na ten jego overall, nawet w formie jest troszeczkę za niski, jest troszeczkę niedoceniany moim zdaniem ten piłkarz. Piłkarz urodzony w Argentynie, potem znalazł się w Akademii Realu Madryt, tam długo nie zabawił, ale za to długo, bo 8 lat spędził w podmadryckim Getafe, zanim przyszedł do Norwich, dlatego też ma obywatelstwo również hiszpańskie. Co ciekawe, grał w reprezentacji U19 Hiszpanii, a potem w reprezentacji U20 Argentyny. I znowu moje zdziwienie polega na tym, że jakoś te obie reprezentacje seniorskie nie biją się specjalnie o Buendię. Okej, ja wiem, że to jest tylko Championship, ale to jest naprawdę znakomity piłkarz. Proszę sobie obejrzeć raz na jakiś czas mecz Norwich, co on wyrabia. Jest porównywany do Iniesty czasami, wcale nie nad wyraz, bo naprawdę niektóre zagrania ma genialne. Jest bardzo dobry z piłką przy nodze. Czasami do Santiago Cazorli, może
może to bliżej jego potencjału, nieco bardziej generalnie. Łączony, tak jak mówię, z Liverpoolem całkiem niedawno. Wcześniej z Arsenalem wspominanym przez chwilą, w zasadzie co okno transferowe. Jakoś nie może go nikt wyciągnąć z tego Norwich. Tam mu jest całkiem dobrze. No i zmierza z powrotem do Premier League. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten jego drugi pobyt w Premier League. Tego piłkarza, no właśnie, Tomku, jeszcze tak specjalnie dla ciebie go wybrałem, bo to jest zapalony padlista poza boiskiem. Bardzo lubi sobie tę dziwną rakietę wziąć w dłonie i poza tym, jak czaruje na murawach Championship, to też poczarować na korcie, tak? To jest kort padlowy? Czy w klatce? Nie wiem. Argentyńczycy zresztą bardzo dobrze grają w padla. To jest, druga najlepsza nacja obok Hiszpanów. Hiszpanii i Argentyńczycy, no, to nie są ma chyba w rankingu 100 najlepszych padlistów świata jest, nie wiem, chyba 60 Hiszpanów z 30 Argentyńczyków reszta, i 10 Polaków. I reszta świata. I reszta świata. Koza chyba nie gra w padla, ale opowiem wam o drugim wspaniałym. Ja chyba nie gram w padla, Alain Saint-Maximin też raczej w padla nie gra i to jest jedyny raz, kiedy przy tobie, Tomku, wymawiam jego nazwisko. Teraz pozostanę przy jego ksywie Gucci, którą zdobył nie przez przypadek, ponieważ jest to piłkarz z ogromnym zamiłowaniem do tej marki i to jest naprawdę nieprawdopodobne, że nie ma on z nią profesjonalnego kontraktu, a reklamuje ją, jakby był głównym ambasadorem. Warto wejść na jego Instagram, tam co drugie zdjęcie jest właśnie w bluzie tej firmy. Zresztą nie tylko zdjęcia ze świata w cywilu, można powiedzieć, zawierają jakieś rzeczy firmy Gucci, ale także opaska, w której Alain Saint-Maximin grał jakiś czas temu. Teraz, jak widzimy, jest to czarna bandama, ale kiedy jeszcze przychodził do ligi angielskiej, no to właśnie w takiej frotce z wielkim logiem firmy Gucci grał. No i oczywiście firma, a w zasadzie nie firma, a cała organizacja Premier League kazała mu zakleić logo firmy plastrem z tego powodu, że są pewne zobowiązania sponsorskie, które znacząco łamało występowanie takiej marki, więc Saint-Maximin najpierw grał z zaklejoną opaską, następnie gra już w opaskach niebrandowanych, jednak z firmą związany jest bardzo mocno, co zaznacza między innymi Jonjo Shelvey, który w wywiadzie, który ma już co prawda rok, ponieważ jest to wywiad z maja 2020 roku, mówił, że jest to piłkarz, który jest mocno niecodzienny i odstaje od takiej typowej brytyjskiej szatni z Jordi, z Newcastle, ponieważ chodzi ubrany w designerskie ciuchy od stóp do głów i co trening łapie on karę 100 funtów za to, że nie zdejmuje kolczyków do trenowania. Tak więc jest to piłkarz niezwykle, powiedziałbym, przywiązany do swojego wyglądu. Zresztą opaski wspomnianej przeze mnie firmy za sztukę kosztują 160 funtów, więc tu 100, tu 160. Myślę, że Alain Maxim nie ma w zwyczaju noszenia dwa razy tej samej opaski, więc wydaje mi się, że dniówka za trening to około 300 funtów mogło się zbierać. Ale wydaje mi się, że nadal nie jest to dla niego jakimś dużym obciążeniem finansowym, ponieważ całkiem niedawno przedłużył on swój kontrakt. Co prawda, ten sezon nie jest najlepszy, ponieważ kiedy porównamy go na przykład do Buendii wspomnianego przed chwilą, no to tam naprawdę imponująco wyglądają statystyki Argentyńczyka. Wiem, to poziom rozgrywkowy niższy, ale 3 gole i 4 asysty w 18 spotkaniach jak na razie nie robią jakiegoś gigantycznego wrażenia w wykonaniu Francuza z Newcastle. Jednak ostatni mecz z Burnley to była prawdziwa poezja, to był taki Saint-Maximin, którego każdy chciałby oglądać. Pokazywał to, za co kibice go uwielbiają, czyli niesamowitą technikę. Na początku asystował przy bramce, potem w zasadzie samemu pokonał całą obronę Burnley, co wiemy doskonale, że nie jest proste, bo jest to znakomicie ustawiony w defensywie zespół i strzelił fantastyczną bramkę lewą nogą. Na pewno bardzo ciekawy dodatek do składów. Myślę, że wszyscy, którzy nie załapali się na jego kartę Freeze, będą zadowoleni z możliwości dostania w swoje ręce Informa. Nie jest to może karta w tym momencie najlepsza z powodu na to, że strzały, no nawet nie są ocenione powyżej 80. Jednak na pewno taki Alain Saint-Maximin jest w stanie dać wiele, wiele radości i to jest ktoś, kogo warto mieć w swoim składzie, chociaż na ławce, żeby go wpuścić tak od 70 minuty i troszeczkę poczarować, bo na pewno 5 gwiazdek sztuczek to jest coś, dlaczego warto mieć tego piłkarza w swoim zespole. No i jakby przepraszam, Tomku, za twoje uszy za to, że tyle razy musiałem wypowiadać jego nazwisko. Mam nadzieję, że jakoś to przeżyłeś. Przy kolejnym zawodniku będę miał trochę łatwiej, chociaż jest to także Francuz. Posadzimy was razem w ławce jednej z Matin. Alain Saint-Maximin, kto oglądał bramki z Burnley, ten doskonale wie, jaką wyobraźnią dysponuje ten zawodnik, jak potrafi strzelać gole. Saint-Maximin zaczynał karierę w Saint-Étienne, a ja wam teraz opowiem o zawodniku, który występuje w Saint-Étienne, czyli Wabi Kazri, który pierwszy raz w swojej karierze, a mówimy już o zawodniku 30-letnim, zaliczył hat-tricka w profesjonalnej piłce, mimo tego, że to był jego 420 mecz w profesjonalnej karierze. Ten hat-trick taki trochę poskładany, bo tam się złożyły na to dwa rzuty karne, ale jednak.
Klub Kokosa, mówi wam to coś, prawda? Otóż wyobraźcie sobie, że Wabi Kazri jeszcze na początku tego sezonu był w klubie Kokosa w zespole Saint-Étienne. Jakiś czas temu ten klub, przeżywający bardzo duże problemy finansowe, uznał wraz ze swoim menadżerem Claude'em Puelem, mówię specjalnie nie trenerem, a menadżerem Claude'em Puelem, bo on pełni tam trochę rolę większą, taką angielską rolę, trochę dyrektora sportowego, i prezesi klubu oraz Claude Puel uznali, że chyba warto zniechęcić te największe kontrakty zawodników z największymi kontraktami w zespole i odpalić ich, posadzić na ławce rezerwowych, czasem wręcz na trybunach, by oni latem czy na początku jesieni, bo okienko transferowe było trochę dłuższe, żeby ci zawodnicy po prostu odeszli. Wabi Kazri też miał odejść. To, że on znalazł się w klubie Kokosa, też Wabi Kazri dowiedział się w sposób absolutnie nietypowy, niezwykły i szczerze uwłaczający ludzkiej godności, ponieważ zadzwonił do niego jego młodszy kolega z zespołu, taki naprawdę szczyl, Osisz się nazywa, i powiedział, że przejmuje jego numer 10, z którym to Wabi Kazri występował w poprzednim sezonie. Sympatycznie, nie? Wyobraźcie sobie, że Wabi Kazri to nie jest jakiś tam podlotek. To jest facet, który w sezonie 2018-2019 był najlepszym strzelcem zespołu Saint-Étienne, zdobył 14 bramek. Tutaj Puel w taki właśnie sposób zasugerował mu, że już go nie chce, ale Wabi Kazri nigdzie nie odszedł. Saint-Étienne chciało między innymi Mbaye Nianga, chciało ściągnąć Slimaniego z Leicester. Slimani ostatecznie wylądował w Monaco. Był nawet taki pomysł, żeby Bojan Krkić, który ostatnio występował w drużynie Montreal Impact, przyszedł do Ligi Francuskiej. Na początku sezonu grało kilku innych napastników. Wabi Kazri czekał, aż doczekał się swojej szansy. On w tym sezonie wystąpił w zaledwie, procentowo patrząc, 26% możliwych minut do rozegrania w Ligue 1, a mimo to zapewnił drużynie już 10 punktów z 39, jakie zdobyła ta drużyna. Prawdopodobnie bez niego nie byłoby pozostania w Ligue 1, chociaż Saint-Étienne ciągle się broni przed spadkiem. W tej ostatniej kolejce przeciwko Bordeaux Wabi Kazri strzelił 3 bramki, miał asystę. Tuż przed tym spotkaniem bardzo serdecznie wyściskał się, uważajcie, nie z trenerem Claude'em Puelem, ze swoim trenerem, tylko z trenerem drużyny przeciwnej, Jean-Louis Gassetem, bo Jean-Louis Gasset to jest właśnie facet, który był trenerem Saint-Étienne wtedy, kiedy Wabi Kazri 2 sezony temu był gwiazdą tego zespołu. Co więcej, Jean-Louis Gasset, który przyszedł do Bordeaux zaraz po niejakim Paulo Souzie, pierwszy zawodnik, o którym najbardziej myślał i chciał go ściągnąć do składu, to był właśnie Wabi Kazri. No to chwilowo pogrążył w coraz większym kryzysie drużynę swojego ulubionego trenera Jean-Louis Gasset. Wabi Kazri wskoczył do składu i pewnie wskoczył już na dużo, dużo, dużo dłużej. Być może Saint-Étienne utrzyma się w ekstraklasie, być może już w przyszłym sezonie zawodnikiem tego ekstraklasowego Saint-Étienne będzie Kamil Grosicki. Kto to wie, na razie cisza. Czwarty wspaniały. No jakiś tutaj przeciek transferowy, proszę, w czasie 7 wspaniałych się pojawił ze strony sympatycznego prowadzącego, ale dobra, zmieniamy temat. Ja się zapraszam państwa do pięknego nadmorskiego Izmiru, tureckiej metropolii, bo w tamtejszym Göztepe gra Adis Yahovic, czyli 34-letni już taki potężny, wysoki, dobrze zbudowany macedoński napastnik Göztepe. Właśnie i on w ostatnim meczu z Hatajsporem strzelił 3 gole. Swoją drogą warto też wyróżnić Mamę Birama Diufa, na pewno kibice Premier League pamiętają go, bo on dla Hatajsporu strzelił 2 bramki w tymże spotkaniu. Ale wracamy do pana Yahovicia. Całkiem niedawno w czasie przerwy reprezentacyjnej mówiliśmy sporo o reprezentacji Macedonii Północnej. Yahovic co prawda już od paru ładnych lat w niej nie gra i tak naprawdę chyba czuje się już bardziej Turkiem, bo wyjechał wcześniej z Macedonii Północnej. Była tam Bośnia i Hercegowina, później przemierzał przeróżne ligi. Była kolejno Rosja, Chorwacja, Ukraina, Szwajcaria i to wszystko do 24 roku życia. W Szwajcarii w pewnym meczu sędzia wyrzucił go z boiska, na co Yahovic powiedział, że czeka na niego po meczu i go zabije. Dostał za to 10 spotkań zawieszenia, ale spokojnie, to było 10 lat temu. Teraz Adis jest już zawodnikiem, jest już mężczyzną, dojrzałym, statecznym, ojcem dzieciom. Ma dwoje dzieci, syna wychowuje i córkę na Turków właśnie, o czym chwali się na Instagramie, gdzie swoją drogą w takim bio ma wpisane no Adis, no party, bo tak też kibice Göztepe
o nim mówią. Rzeczywiście, mimo 34 lat, mimo tego, że jest już zawodnikiem, raczej zmiennikiem, raczej zastępcą, też swoją drogą ciekawego napastnika o imieniu Sheriff Ndiaye, no to potrafi czasem to party rozkręcić, tak jak w tej ostatniej kolejce. A jeszcze wspominając tych, którzy z nim grają w drużynie Gestepe, to jest tam choćby Alpaslan Öztürk. Całkiem niedawno Tomek w Siedmiu Wspaniałych wspominał tego piłkarza i jego niesamowitą radość nagraną gdzieś tam na kamery przemysłowe tak. Tak jest, kiedy dostał telefon z powołaniem do reprezentacji Turcji. Alpaslan Öztürk, obrońca Gestepe, ostatecznie chyba nie zagrał, nie zadebiutował na razie w reprezentacji, ale nie. Pewnie jeszcze powołanie go czeka, no właśnie. Natomiast nie tylko on jest z takich ciekawych zawodników, których możemy kojarzyć klubowym kolegą Adisa Jachowicza, bo jest jeszcze Stefano Napoleoni, dawaj tego Włocha. 34 lata już ma Stefano Napoleoni. Słuchajcie, czas leci. Co tu dużo mówić. Kibice Widzewa na pewno go pamiętają. No i kibice Legii na pewno pamiętają Guilherme, bo ten sympatyczny, znakomity technicznie Brazylijczyk spędził ostatnie pół roku w Gestepe na wypożyczeniu, ale teraz już zdobywa albo nie zdobywa Ligę Chińską w barwach Guangzhou. No ale na razie tyle o panu Adisie Jachowiczu. Tak jak mówię, 3 bramki, wszystkie naprawdę ładne. No Adis, no party, cały czas to się sprawdza. Już 5 lat też parę klubów zwiedził, zaczął turecką przygodę od Gestepe, teraz tam nadal gra i kiedy tylko wejdzie na boisko, potrafi jeszcze ukłuć rywali. Kamil Wilczek nie lubi tego, on w tym Gestepe sobie nie pograł. Kolejny wspaniały, Koza. Alexon Lacazette. Mam nadzieję, że tym razem poszło mi lepiej. Brawo, Robo. Myślałem o tym całe wystąpienie Radka, żeby to dobrze wypadło. Ale jeżeli chodzi o Francuza, jest to bardzo ciekawy piłkarz, ponieważ w tym roku ma szansę zagrać swój najlepszy sezon w Arsenalu. I jest to naprawdę imponujące, biorąc pod uwagę całą dyspozycję kanonierów, ponieważ w swoim pierwszym sezonie, 17-18, dla Arsenalu zdobył on 14 goli. W tym momencie w dorobku już jest bramek 13. Ja jako kibic kanonierów liczę, że może jeszcze 2 bramki w tym sezonie strzelimy i gdyby były to bramki Lacazette'a, no to będzie to jego najlepszy sezon właśnie w koszulce kanonierów. Do ostatniego spotkania z Sheffield podchodził jako kapitan, no i właśnie o tej jego, nazwijmy to, ojcowskiej roli bardzo często wspominają młodsi piłkarze, szczególnie Gabriel Martinelli, Bukayo Saka podkreślają, jak ważny Francuz jest dla nich jako także zawodników ofensywnych, jak bardzo o nich dba, jak cały czas ich motywuje, jak daje różne rady. Z punktu widzenia kibiców, Lacazette jest piłkarzem o dwóch twarzach, ponieważ kiedy jest w stanie wykończyć akcję, jest jednym z napastników idealnych, ponieważ pracuje, oddaje całe serce drużynie. Jednak kiedy zblokuje się, to jest to zawodnik absurdalnie wręcz momentami nieskuteczny. Już nawet nie mówię o tym pudle z Ligi Europy. Czasami zdarzają mu się zdecydowanie gorsze klopsy. Tak więc jest to zawodnik naprawdę, który potrafi rozkochać w sobie kibica, ale także potrafi kibiców irytować. Co ciekawe, jest to piłkarz należący do ostatnio bardzo szerokiego grona zawodników bez kontraktu sponsorskiego, jeżeli chodzi o producenta obuwia. Między innymi wiemy doskonale, że Robert Lewandowski jest na razie, wydaje się, takim wolnym agentem i wielu zawodników w tym momencie testuje obuwie różnych sponsorów. Lacazette natomiast upodobał sobie jeden model, jednak bardzo stara się o to, żeby ten model nie wyglądał jak buty od tego sponsora, a mianowicie wysyła swoje buty albo dostaje buty od różnych artystów i są one całkowicie skustomizowane, użyję takiego pięknego polskiego słowa. Między innymi w derbach północnego Londynu wystąpił on właśnie w butach pomalowanych całkowicie w ten piękny nagrobkowy marmur, jak już Tomku zauważyłeś. Było oczywiście dopisane Boom Laka i inne rzeczy ważne dla Francuza. Zresztą parę tygodni temu występował on w bardzo ciekawym modelu, pomalowanym całkowicie na niebiesko i znajdowały się na nim tylko minionki. Nie wiem, czy był to jakiś prezent dla może młodszych członków jego rodziny. Nie mam pojęcia, ale naprawdę ciekawie prezentowały się takie buty. Tak więc nie tylko ostatnio niezłą formę Francuza możemy podziwiać, ale także to, co ma na stopach. Ja osobiście trzymam za niego kciuki, bo jest to piłkarz, którego bardzo lubię i chciałbym, żeby w Arsenalu został na dłużej, bo mam wrażenie, że jest dla kanonierów tym, kim powinien być Aubameyang, czyli właśnie takim mentorem, kimś, kto nawet jeżeli nie idzie, to stara się szarpać w pressingu. Tego Gabończykowi ostatnio brakuje i tak naprawdę można rozmawiać tylko o tych jego dosyć dziwnych wyborach, jeśli chodzi o fryzury. Tak więc jeśli chodzi o Lacazette'a, no karta niezbyt ekscytująca, nie będę ukrywał. Na tym etapie gry ktoś, kto na ataku ma 79 tempa, niezależnie od tego, jakie miałby pozostałe statystyki, zwyczajnie nie będzie zbyt przydatny, ale myślę, że przynajmniej u jednego fana Arsenalu gdzieś tam w składzie się znajdzie, przynajmniej jest wysoko oceniony. Taki plus.
Uradka podobno jest w składzie. Nawet Uradka go nie ma. Nie należy do takich fanów jak Koza, ale dobra, to temat na inną dyskusję. Ciekawa sprawa tych butów. Muszę wam powiedzieć, że ostatnio przeczytałem bardzo długi i interesujący artykuł w prasie zajmującej się bardziej marketingiem sportowym i jest ta taka bardzo znana marka z łyżwą, prawda, która właśnie zrezygnowała z Roberta Lewandowskiego i widać wyraźny trend u nich, by stawiać na zawodników bardzo młodych, a nie już tych doświadczonych. Stąd tych wiele tych kontraktów, jak mówisz, wielu tych zawodników jest na rynku z kartą na ręku, a już taki, nie są zakontraktowani. Zawirowań naprawdę dawno nie było, żeby aż tylu zawodników zmieniało kontrakty. Bardzo ciekawie się dzieje. Jasna sprawa, ale nawet zobaczcie, co się dzieje w naszej ulubionej grze, kto trafia na okładkę tej gry. To też zaczynamy odczuwać i zauważać pewnego rodzaju zmianę pokoleniową, która się dokonuje na naszych oczach. Ja teraz wam opowiem o piłkarzu znowu z Ligi Francuskiej, który trafia do naszej drużyny tygodnia. To jest Leandro Paredes, który wreszcie w rubryce bramki może sobie coś wpisać. To jego pierwszy gol w lidze francuskiej, strzelony w ogóle od kiedy występuje w tym klubie. Dodatkowo zaliczył asystę. Bardzo dobry występ przeciwko Strasburgowi. Wygrana 4-1 na wyjeździe. Bardzo pewna wygrana w momencie, kiedy zespół zagrał mocno rezerwowym składem, już szykując się na ten wczorajszy przegrany, chociaż wygrany, a tak naprawdę zremisowany dwumecz z Bayernem Monachium i awans, gdzie Paredes, szczerze mówiąc, też mi się bardzo podobał, a niespecjalnie w niego wierzyłem. Bo Leandro Paredes to jest trochę taki owoc strachu w drużynie Paris Saint-Germain. On trafiał do tego klubu za potężne pieniądze, za blisko 50 milionów euro, 47 milionów euro z wszystkimi bonusami z Rosji, z Zenita Sankt Petersburg. Trafiał na pozycję numer 6, chociaż nigdy w swojej karierze tym prawdziwym defensywnym pomocnikiem nie był. Jest wychowankiem Boca, gdzie rozpoczynał jako typowa dziesiątka. Zresztą przez dwa sezony występował jeszcze jako 16-latek u boku samego Juana Romana Riquelme i był nawet nazywany nowym Riquelme. No a Riquelme nigdy defensywnym pomocnikiem nie był. I Paredes w sumie też nie. Wyjechał potem do Włoch, do Romy, skąd był wypożyczany do jeszcze dwóch drużyn i tam trochę był przesuwany na boisko niżej. Na pozycję numer 8, no niektórzy mówią, że czasem też na pozycję numer 6, ale dla mnie to jest taka typowa ósemka, bardzo przydatna zresztą w zespole Paris Saint-Germain teraz, gdzie tam się już znalazł, bo to, co ma Paredes na pewno, to fantastyczną wizję gry i świetne wprowadzenie piłki do przodu, czy to po ziemi, czy to takim przerzutem. Potrafi też uderzyć z dystansu. No wreszcie teraz strzelił tego gola z dystansu z rzutu wolnego. Ale no żeby nie było. Paris Saint-Germain po ściągnięciu Paredesa kręciło nosem, bo Paredes nigdy tak naprawdę do końca nie spełniał oczekiwań w tym klubie. Także dalej szukano tej szóstki i dlatego przychodził Danilo, i dlatego przychodził Idrissa Gueye, i Marquinhosa przestawiano z pozycji środkowego obrońcy na defensywnego pomocnika, żeby tylko odciążyć tego Paredesa. Ale ostatni tydzień Argentyńczyk ma naprawdę zibi top. Bramka, asysta ze Strasburgiem i bardzo dobry występ przeciwko Bayernowi. No to co? Siódmy wspaniały. Swoją drogą Idrissa Gueye, nie wiem czy przyznasz, ale też znakomity piłkarz, doskonały, taki big doskonały. Games. Dla big mnie games piłkarz player. Meczu, szczerze mówiąc. To prawda, świetna. A nie, to ja muszę powiedzieć, że Lucas Hernandez, mam wrażenie, że w tym meczu jest zupełnie pomijany. W końcu jakby Bayern mecz wygrał, nie Hernandez mówmy o tych, ani razu... Nie, masz rację, Lucas Hernandez wreszcie był naprawdę znakomity się w tym meczu, nikt tego wydaje się, że nie zauważył. Znakomite spotkanie, a nie miał lekko, bo naprawdę właśnie Paredes bardzo często wprowadzający na kontrę, czy Mbappé, czy Neymara, naprawdę trzeba się ścigać z tymi zawodnikami. Hernandez robił to w sposób niesamowicie umiejętny. Tam nie było takich nerwowych ślizgów, tam było odprowadzanie piłkarzy gdzieś do boku, gdzieś ze światła bramki. Super, super mecz. No to prawda. Nie Paredes, tylko Hernandez, siła spokoju w obronie. Natomiast Alfonso Davies, tak chwalony przez nas niedawno, trochę ostatnio rozczarowuje, ale dobrze. O Lidze Mistrzów to w innym programie. Natomiast ja o Bundeslidze, chociaż to też w innym programie, bo przecież wczoraj Bundestok i wczoraj gościem Bundestoku był nie kto inny jak Martin Kobylański, piłkarz kolejki w Bundeslidze. Co prawda tej drugiej, ale zawsze warto pochwalić, zwłaszcza, że Martin Kobylański wrócił do pierwszego składu jego Eintrachtu Braunschweig pierwszy raz od stycznia
i strzelił pierwszego gola od października. Od razu dwa gole i do tego jeszcze asysta i za to został właśnie wybrany piłkarzem kolejki w bardzo ważnym meczu z Osnabrück, bo to było takie absolutnie bezpośrednie starcie o utrzymanie, bo Eintracht Braunschweig, czyli Beniaminek drugiej Bundesligi, no gdzieś tam bije się o to, żeby w niej zostać i po tej wygranej przekonującej na wyjeździe z Osnabrück 4-0 jest jej dużo bliższy. A Martin Kobylański tak, dyszka na plecach, opaska kapitana, kapitalna pierwsza asysta, taka lobem nad linią obrony do swojego kolegi Sulejmana Abdullajego, który też swoją drogą mógłby spokojnie w tej drużynie tygodnia się znaleźć, bo strzelił dwa pozostałe gole dla Eintrachtu, a potem jeszcze niesamowity gol na 4-0. To naprawdę warto zobaczyć to, co on zrobił gdzieś spod linii końcowej, tak prawie z rzutu rożnego, bo tak naprawdę wykonał rzut rożny, kolega mu piłkę oddał, Martin tylko zrobił dwa kroki w kierunku własnej bramki i przelobował pięknym dośrodkowaniem bramkarza, idealnie za kołnierz pod poprzeczkę. To naprawdę trzeba zobaczyć. No i właśnie, zastanawiam się, on całkiem niedawno jeszcze w wywiadach mówił, że gdzieś chciałby dostać szansę, spełnić swoje marzenie o grze w pierwszej reprezentacji Polski, bo grał we wszystkich reprezentacjach juniorskich. Od U15 do U21 w każdej z tych reprezentacji występował, choć urodził się w Niemczech, gdzie grał długo jego tata, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich z Barcelony i tam też w Energii Cottbus zaczynał swoją karierę Martin Kobylański. Swoją drogą gdzieś zawsze taki związany z mocnymi kibicowsko ośrodkami, bo później przecież był Werder Brema, był Union Berlin, teraz Eintracht Braunschweig. Nawet jeżeli nie zawsze te kluby grają w pierwszej Bundeslidze, to jednak swoją fanbazę, jak to się mówi, kolejne piękne polskie słowo dzisiaj, mają. No ale wydaje mi się, wracając do tematu reprezentacji, że jednak pierwsza kadra to są odrobinkę za wysokie progi dla Martina Kobylańskiego, chociaż niczego mu nie odmawiam. Martin, trzymamy kciuki, żebyś tę formę strzelecką trochę na dłużej utrzymał niż ostatnio i żebyś zapukał może do szerokiej kadry Paulo Sousy. Natomiast nie poszło mu też kiedyś w Ekstraklasie, bo był taki sezon 2016-17. Jestem bardzo ciekaw, czemu mu aż tak bardzo nie poszło. W Lechii Gdańsk, trafił do Lechii Gdańsk i słuchajcie, przez cały rok rozegrał 3 mecze, ale 3 mecze to jest dużo powiedziane, bo na to się złożyło w sumie 27 minut na boiskach. Martin bardzo nie chce do tego wracać. W wywiadach mówi, że to jest dla niego temat zamknięty. Najchętniej by w ogóle zapomniał ten rok spędzony nad polskim morzem. Wrócił do Niemiec, do tej szkoły treningu, którą zna, w której się czuje lepiej i tam znowu gra regularnie. Na tyle dobrze. Myślę, że taka trzecia Bundesliga to jest jego idealny, taki wymarzony poziom, bo słuchajcie, w zeszłym sezonie, kiedy to Eintracht awansował do drugiej Bundesligi, Martin Kobylański zaliczył sezon, w którym miał 18 goli i 9 asyst. No dorobek naprawdę godny. Sezon wcześniej 12 goli, więc też nie najgorszy. Zresztą mówił o sobie, że jest drugim najlepszym polskim snajperem w Niemczech po Robercie Lewandowskim, oczywiście grając w trzeciej Bundeslidze. I to jest właśnie to chyba jego miejsce na ziemi. Myślę, że z taką dziesiątką, jeżeli Martin zachowa miejsce w pierwszym składzie Eintrachtu, to zespół z Braunschweigu na spokojnie się w drugiej Bundeslidze utrzyma. A ja się zastanawiam, Tomku, bo ty znasz doskonale polską ekstraklasę, czy masz jakieś tam informacje, dlaczego tak bardzo nie udało się Martinowi w naszej lidze? Wiesz co, jeszcze chyba nawet wtedy komentowałem polską ligę, ale ja mam bardzo dobrą pamięć, ale bardzo krótką, więc nie będę teraz wymyślał jakichś teorii, okay, dlaczego Martinowi nie poszło, ale rzeczywiście to był piłkarz meteor. A jakoś też nie przypominam sobie, żeby jakoś wtedy go jakieś kontuzje prześladowały. No właśnie nie. Chyba był rzeczywiście tak zwany wybór trenera. Trzeba zadzwonić do Piotra Nowaka, który wtedy prowadził Lechię. Widzisz, rozmawiałem z Piotrem wcale nie tak dawno temu, ale o to go nie zapytałem, więc będę musiał. Jeżeli teraz pokażecie mnie w takim ogólnym planie, no to tutaj zobaczycie, że tam za moimi plecami wisi koszulka. To jest właśnie koszulka Martina prosto z Braunschweigu. Jeszcze dodajmy jedno, bo nie powiedziałeś, Radziu, że Martin Kobylański, to jest kapitan Eintrachtu Braunschweig, to też jest coś. Oczywiście, tak jak mówisz, wychowany w Niemczech, więc on pewnie w języku Goethego mówi bardzo pięknie i bardzo płynnie, ale odnotujmy, że mamy Polaka, który jest kapitanem swojego zespołu, nawet jeżeli to jest tylko i aż druga Bundesliga. Spójrzmy jeszcze raz na te 23 nazwiska, które poznaliśmy. Jak zawsze zapytam was o waszego piłkarza kolejki. Koza? Ja szukam wzrokiem kogoś, kto uczestniczył w El Clasico i znaleźć nie mogę, więc za ten mecz warto by było kogoś wyróżnić, więc skoro za wyniki sportowe tego nie zrobię, to na pewno warto zauważyć tego Pola Pogbę jako lewego pomocnika, bo to może być ciekawa karta, żeby połączyć niektóre składy. W FIFA można startować na lewej pomocy, a potem być środkowym pomocnikiem, więc ja tutaj tego Pogbę z fifowych powódek wybiorę. Okej, w porządku. No rzeczywiście, nie ma Benzemy, który by tutaj spokojnie mógł zostać takim piłkarzem tygodnia,
piłkarzem kolejki. Radek? Ja chyba docenię pana Janczera, napastnika Szturmu Graz, za ten piękny wąs. Po pierwsze, tak w ramach pocieszenia, bo ma chyba najniższy rating z tych wszystkich piłkarzy, których tu widzimy, a po drugie, ten jego zacny wąs tak kojarzy mi się z Robertem Johanssonem, norweskim skoczkiem. Swoją drogą, gdzieś dzisiaj przeglądając Twittera, jeden z austriackich kibiców napisał, że Janczer w wieku 30 lat wygląda jak twój stary wujek Werner w wieku 60 gdzieś na obiedzie w Hamburgu na przykład. To spójrzcie na ten dolny rząd drugiego z lewej. Lloris naprawdę przypomina zawodnik Oser, środkowy obrońca Oser przypomina swojego brata Hugo. Ja natomiast wybieram jako piłkarza tygodnia Mike'a Maignan, bramkarza Lille. W tej bardzo ciekawej lidze francuskiej tego sezonu Mike Maignan przez godzinę utrzymał swoją drużynę w grze, broniąc między innymi karnego. Potem jego zespół strzelał gole. Dzięki temu Lille dalej utrzymuje 3 punkty przewagi nad wiceliderem Paris Saint-Germain. Dziękuję wam bardzo za uwagę. To był kolejny odcinek 7 wspaniałych. Razem ze mną dzisiaj Koza Sport, razem ze mną Radek Przybysz, dzięki. TVP Sport. Ja wam nie powiedziałem nic o swojej koszulce, ale to jest chyba oczywiste. Liga Mistrzów, spać nie można. Oglądajcie, bo to już zaraz. Do zobaczenia. Cześć.